Dzień dobry. Ten film jest dla wszystkich służb mundurowych i ochrony, ze szczególnym wskazaniem dla policji, małopolskiej policji. Otóż w Krakowie, Bazylika Mariacka, Floriańska, Plac Mariacki, tutaj jest, są sukiennice. Ale nie o tym chcę mówić o tym, żeby pokazać Państwu, jak wygląda patrolowanie i kontrola jazdy i przestrzeni w miejscach publicznych dla służb ochrony, w tym wypadku patrolowanie i prewencja. Otóż jadę na elektrycznym modelu trajka, Defenderze, model 3x3, 3 koła napędzane i dokonuję takiego pokazowego patrolu inspekcji przestrzeni, która jest w dużym skupisku ludzkim, jaka jest widoczność i poruszanie się, sposób poruszania się i szybkość tego poruszania się. Oczywiście nie wykorzystuję tutaj wszystkich możliwości z uwagi na to, że jadę jedną ręką. Ale to jest model trajka, model Defender, trzynapędowy. Moja prawa ręka jest na gazie, lewa ręka trzyma kamerę, także tutaj nic nie mogę zrobić, ale doskonały sposób na kontrolę takich przestrzeni publicznych, jakie są właśnie place, duże skupiska turystów, pieszych, ruchu pieszo-rowerowego. I pozwala to w doskonały sposób, o tam jest jakiś samochód policyjny, pozwala to w doskonały sposób patrolować, a przede wszystkim służyć jako prewencja z uwagi na to, że proszę zobaczyć, jak wysoko stoję i jak jestem widoczny i sam bardzo dużo widzę. Dlatego taki element prewencyjny jest niezbędny w pracy służb mundurowych, jak każdy policjant czy pracownik branży security pobiegać niż reagować. Stąd wszyscy widzą, jestem doskonale widoczny, jak i mogę w każdej chwili, w każdym momencie, wszędzie dojechać, zareagować na sytuacje, które wymagałyby interwencji służb policji. Tak to wygląda i naprawdę zachęcam bardzo mocno do spróbowania i przetestowania naszych produktów i sprzętów, które doskonale spisują się w takich przestrzeniach, bardzo mocno usprawniają pracę i są niesamowitym elementem prewencji i bezpieczeństwa chronionego obszaru, którym zajmuje się dany funkcjonariusz. Także jeżeli Państwo chcecie, to zapraszam serdecznie. Mój numer telefonu 694-468-182, moje imię, nazwisko Tomasz Dziedzic, Strajk Polska, projektant, inżynier, konstruktor sprzętów Trike, a to jest taki model, który jest w wersji policyjnej. Teraz Wam pokażę. I zapraszam do kontaktu, tak on wygląda. Tak on wygląda. Jeżeli Państwo chcecie, a zachęcam i zapraszam, to jesteśmy w kontakcie i możemy się umówić na spotkanie. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego i mam nadzieję do usłyszenia i do zobaczenia. Proszę zobaczyć, jaką jadąc na trajku mam perspektywę, jak jestem ponad wszystkimi ludźmi i jadę na Stary Rynek w Krakowie. Tysiące ludzi. Jadę jedną ręką oczywiście. Jestem ponad wszystkimi. Komedia, fajnie. No dużo bardziej widać i człowiek jest bardzo bezpieczny, jeżeli chodzi o przestrzeń, o kontrolę tej przestrzeni. To taka uwaga dla tych, co obawiają się jazdy na trajku w porównaniu na przykład z rowerem czy jakąkolwiek hulajnogą. Jadę na jednym ręku. Druga ręka pusta. Mam tylko prawy, czyli dwa tylne hamulce. I tak wygląda. A za mną perspektywa wygląda tak. Ciekawe dość. Milion ludzi to jest. Albo 2 miliony. I właśnie wjeżdżam na Stary Rynek, sukiennice. Po prawej Kościół Mariacki, Bazylika Mariacka. Piękne konie. No i tak wygląda perspektywa właśnie jazdy na elektrycznym trajku. Nie czujecie na pewno drgania, taka droga jest jaka słaba. Na piękny dzień,
będąc w Krakowie, nie śmiałbym nie wykorzystać takiej szansy, żeby być w takim ładnym miejscu. Tak to wygląda. I nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz i tam Kościół Mariacki. A za mną piękne słońce w Krakowie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Wakacyjnie.